Halo, to ja już jestem na miejscu. Dobra, dobra, dzięki. Jak to mówią, najciemniej pod latarnią. Zobaczymy, czy ogłoszenie, a raczej zgłoszenie osoby, która do nas wczoraj napisała, jest ciekawe. Nie ukrywam, że dostaliśmy kilkanaście ofert różnych SIEN. Najdalsze były w Kamieniu Pomorskim, a najbliższa była na ulicy obok. Przyszedłem pierwszy raz po samochód na piechotę. Właściciel mówił, że bardzo przeprasza, że najchętniej umówiłby się na godzinę popołudniową, bo nie zdąży umyć samochodu. Nie jeździł nim od 3 miesięcy, więc nie wygląda najlepiej. Dla mnie to nawet może lepiej, że on go nie będzie mył, pucował. Zobaczymy, ile jest warta siena spod latarni, czyli spod miejsca, które jest najbliżej i nie trzeba nigdzie daleko jechać. Idziemy zobaczyć. Tak naprawdę idziemy już ładny kawałeczek, ale dopiero teraz nagrywaliśmy, bo bez sensu, byście nie wytrzymali takiej długi. O! Oczom ich ukazała się siena. Zobaczcie. Myślę, że siena to nie tylko przedmiot pożądania takich osób jak ja, ale również ptaki sobie ją bardzo mocno upodobały. Uważaj, jak chodzisz, bo... Nie ukrywam, że wygląda strasznie. Ojej. Ale poza tym, że jest psrana, to nie wygląda źle. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że za chwileczkę możemy jej wartość mocno zwiększyć, wystarczy ją umyć. No cóż, ona naprawdę nie jest zła. Uważaj, po czym chodzisz. Mamy kluczyk. Właściciel po raz kolejny kajał się, w jakim to jest stanie, ale nam się śpieszy, a mamy obok warsztat, więc idziemy zobaczyć, czy to odpali w ogóle. Powinienem mieć rękawiczki, żeby tu wejść. Centralny zamek, bogatsza wersja. O. W środku jest lepiej. O. O, nie chcę palić. No, nie odpali niestety. Za krótko się ładowała. Robert, ja mam kable w samochodzie. Ale gdzie masz te kable? Pod studiem. No właśnie. Dobra. Zaleta, gdy mieszkacie blisko, to jest taka, że możecie zawsze wrócić do siebie. Wziąć sobie. Oczywiście leci mu wszystko z rąk. Teraz na pewno kluczek zgubi i się zatrzaśnie. Dobra. I zobaczymy. Miniaturyzacja ma swoje zalety.
kiedyś nikt by nie powiedział, że takim małym czymś można odpalić samochód, a dzisiaj to jest nasz porządku dzienny. Dobra, zobaczymy jak się tu jeździ. Możesz siadać do środka. Jednym z kluczowych pytań, czy stoją hamulce? O, trochę stoją. Stał 3 miesiące. Dobra. Jedziemy. Pół baku paliwa jest. Co nie ukrywam, jest ciekawostką jak na sprzedawany samochód. Chyba właściciel naprawdę nie liczył na to, że chce sprzedać samochód. Uwaga, przyszczamy ludzi. Samochód jak hamuje, to trochę trzeszczy. Jednak samochody służą do tego, aby nimi jeździć, inaczej hamulce się zastają, no ale zobaczymy. Patrzyłem, czy odpala, już akumulator się naładował. Dobra. I zaczynamy. Lekkie zmiany. Dobra. No to zaczynamy. Lubicie filmy o mecie, to już zauważyłem. Nie jest idealna, ale po mycie wygląda zdecydowanie lepiej niż to, co kilka godzin temu odebraliśmy. Mycie, tak naprawdę to było mycie wstępne i potrzebne jest bardzo dokładne umycie tego samochodu, bo nie wygląda to dobrze. Natomiast sam samochód wygląda nadzwyczaj dobrze, biorąc pod uwagę, że już ma ponad 20 lat, że większość sien wyginęła śmiercią naturalną, po prostu zgniły. Ten samochód nie wygląda źle. Cena wyjściowa 2000, ale kończy się jutro OC i kolejna polisa kosztuje 500 zł, więc myślę, że te 500 zł to jest minimalna wartość, jaką stargujemy. Akumulator jest do wymiany, więc myślę, że kolejna stówka. No i może właściciel zdecyduje się opuścić stówkę na mycie, chyba że sam umyje ten samochód, natomiast sporo jeszcze jest w nim do wyczyszczenia. Jedziemy targować, mamy dosyć komfortową sytuację, bo mamy bliziutko przede wszystkim. Także jedziemy, do zobaczenia za chwilę po negocjacjach. Dobry.
No więc stało się. Stałem się właścicielem Sienne. Muszę chyba sobie kupić kapelusz i zacząć jeździć na działkę. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie właściciel był twardym negocjatorem, ale widział, że trochę się napracowaliśmy i udało się stargować. Uważam, że 550 zł, czyli ponad 1/4 ceny stargowaliśmy. 1450 zł to taka cena może nie bardzo atrakcyjna, ale myślę, że na pewno nie przepłaciliśmy. Samochód nie wygląda źle, wymaga trochę dopieszczenia, ale nie jest źle. Myślę, że warto pobawić się jeszcze trochę z tym samochodem. O całym samochodzie nakręcimy film dopiero wtedy, kiedy go umyjemy, wysuszymy, wszystkie rzeczy w nim poprzestawiamy. Musimy znaleźć ładne kołpaki, bo to są oczywiście nieoryginalne. I wtedy nakręcimy film, opowiem wam, dlaczego akurat Sienna i co mnie z nią łączy. I na tym zasadzie koniec. Ten cykl, który dzisiaj nakręcaliśmy, bardzo szybkie, krótkie filmiki, będą o nagłych sytuacjach, które nam się przytrafią, a uwierzcie mi, w tym tygodniu będzie tego bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, bo jutro idziemy po kolejny samochód i za 2 dni kolejny samochód i w sobotę też kolejny samochód. Może nie codziennie będziemy wrzucali, natomiast będzie tych filmów więcej. A wy, żeby wiedzieć o tym, co nowego w muzeum, pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Taki dzwoneczek jest, on wtedy będzie was informował o każdej nowości na naszym kanale. I co mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia. I co? Graty dają radę. Dobra.